Dobrze, teraz przejdziemy do kolejnego zadania, czyli do, tutaj już jeszcze sobie sprawdzę, czyli do zadania 6 ze strony 218. To zadanie znajduje się w podręczniku i mamy taką treść. Na jaką wysokość jest się w stanie wybić z trampoliny osoba, która w chwili oderwania stóp od trampoliny ma prędkość 3 metrów na sekundę? W obliczeniach pomiń opory ruchu, czy masa osoby wpłynie na uzyskany wynik? Odpowiedź uzasadnij. Czyli tak, zapisujemy sobie najpierw dane, czyli to, co wiemy z zadania. Wiemy, że osoba w chwili oderwania stóp od trampoliny ma prędkość, tak? 3 metrów na sekundę, czyli prędkość to V, 3 metry na sekundę. I tu właściwie tyle wiemy. Mamy natomiast informację, czego musimy poszukać. Na jaką wysokość, tak? Czyli szukamy H. I zapisujemy rozwiązanie. Tak jak było w poprzednim zadaniu, już wiemy, że w momencie, kiedy ciało jest na pewnej wysokości, wówczas ma energię potencjalną maksymalną, a energię kinetyczną równą 0. I w momencie, kiedy jakby stopy będą jakby coraz niżej tej trampoliny, to będzie się ta zależność zmieniała, czyli energia potencjalna będzie malała, a energia kinetyczna będzie rosła. W każdym bądź razie zawsze suma tych energii będzie stała, nigdy się nie zmieni. Dlatego możemy zapisać, że energia kinetyczna jest równa energii potencjalnej. To wyszło w zadaniu poprzednim, które rozwiązałam, tak? Czyli tam mieliśmy, że najpierw energia potencjalna wynosiła 5 J, a na końcu energia kinetyczna miała taką wartość, tak? Czyli to jest właśnie, to wynika z zasady zachowania energii. I teraz, jeżeli mamy takie równanie, to wystarczy podstawić za energię kinetyczną wzór i za energię potencjalną właśnie jej wzór. Czyli tak, energia kinetyczna to mv kwadrat dzielone przez 2, a energia potencjalna to m razy g razy h. I tutaj będą nam potrzebne tak naprawdę pewne przekształcenia tego wzoru, tego wyrażenia tak naprawdę. Można najpierw podstawić sobie już tutaj za v tę wartość. Można to zrobić na końcu. Pamiętamy tutaj, że szukamy H, wysokości. Ja zaznaczę może tę wysokość, tak? Szukamy H. To jest nasza niewiadoma. Może ja tutaj za V już od razu podstawię wartość, czyli mamy M razy 3 do kwadratu dzielone przez 2. To jest M razy G razy H, tak? I to H jest cały czas naszą niewiadomą. 3 do potęgi drugiej to 9. Ja sobie tutaj zamienię kolejność. Czyli mamy 9m dzielone przez 2, to jest m razy g. I tutaj też już właściwie mogliśmy za g podstawić nasze 10, tak? Czyli 10 razy m razy h. I tutaj zostało nam już tylko przekształcić to tak, żeby wyznaczyć h. Ja proponuję tutaj obie strony pomnożyć przez 2. Czyli wówczas wy już powinniście z klasy 6 pamiętać, jak rozwiązujemy takie równania, ale ja jeszcze przypomnę, tak? O, czyli robimy to w ten sposób. Pomnożyłam obie strony równania przez 2, lewą i prawą. Teraz tutaj widzimy, że nam się te dwójki skrócą, tutaj ich nie mamy. Czyli po lewej stronie mamy 9m, a po prawej 20m razy h. Widzimy, że po lewej i po prawej stronie mamy m, masę,
czyli możemy obie strony przez tą masę podzielić. Będzie to wtedy wyglądało tak: 9m przez m i 20m razy h dzielimy przez m. Cały czas będę zaznaczała to h kolorem. To m i to m nam się tutaj skróci, to m i to m się tutaj skróci. Czyli 9 to jest 20h. Żeby teraz wyznaczyć h, musimy obie strony podzielić przez 20, tak? Czyli 9 przez 20 to jest 20h przez 20. I tutaj również te 20 nam się skróci, czyli mamy, że 9 dwudziestych jest równe h. H, które mieliśmy wyznaczyć. Możemy to tak zostawić, tak? To jest 9 dwudziestych metra. A możemy po prostu zapisać to w postaci ułamka dziesiętnego, czyli będzie to 45 setnych metra, czyli 0,45 metra. A więc w ten sposób wyznaczyliśmy wysokość, tak? Na jaką jest w stanie wybić się z trampoliny osoba, tak? Z podaną prędkością 3 metrów na sekundę. Mamy tutaj jeszcze takie pytanie, czy masa osoby wpłynie na uzyskany wynik? Zastanawiam się, co Wy o tym myślicie, ale zwróćcie uwagę, że tutaj tak naprawdę dzieliliśmy przez m, czyli my właściwie masy ciała w ogóle nie bierzemy pod uwagę, prawda? Tej masy się tutaj pozbyliśmy, co oznacza, że masa nie ma tutaj żadnego wpływu.